Kuba Pochwyt, witam w kolejnym wydaniu Miejskiego Programu Informacyjnego. Dziś zobaczą Państwo m.in. obchody Dnia Niepodległości, podpisanie umowy na budowę sieci szerokopasmowej oraz finał konkursu Pokaż, co potrafisz. Miniony piątek obchodzony był Dzień Niepodległości. Z tej okazji, jak co roku na Rybnickim Rynku, odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie, które powinno być zawsze w pamięci Polaków. Odzyskaliśmy bowiem wolność i niepodległość, tłumaczył dyrektor muzeum Bogdan Kloch. 11 listopada doszło do najważniejszego momentu przejęcia, przekazania władzy Józefowi Piłsudskiemu nad wojskiem przez dotychczasowe władze, które rządziły terenem obszaru Królestwa Kongresowego, gdzie władze zaborcze planowały utworzyć państwo satelickie w stosunku do Rosji oraz Prus. Na rynku zebrały się poczty sztandarowe, delegacje oraz mieszkańcy. W uroczystościach wzięli udział delegaci Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Wojska, Służb Celnych. Byli także przedstawiciele Urzędu Miasta, Związki Kombatanckie, Związki Zawodowe, Harcerze oraz delegaci szkół. Podniosłą chwilą było wciągnięcie flagi państwowej na maszt przy wtórze hymnu państwowego. Ojczyzna jest darem i jednocześnie zadaniem, mówił prezydent miasta Adam Fudali, przypominając słowa największego Polaka naszych czasów, Jana Pawła II. Wspominamy wydarzenia z listopada 1918 roku, będące przełomem w historii Polski i Europy. Wtedy zakończyła się I wojna światowa i nasza ojczyzna wróciła na mapę polityczną świata. Delegaci złożyli kwiaty pod tablicami pamiątkowymi i przemaszerowali do bazyliki pod przewodnictwem Orkiestry Miejskiej Rybnik. Tradycyjnie w drodze do kościoła uczestnicy oddali hołd pod pomnikiem Jana Pawła II i wzięli udział mszy w intencję ojczyzny. Wieczorem w muzeum odbył się koncert kameralny pod nazwą Rybnickie spotkania z muzyką nową, w którym Magdalena Wojciechowska i Tomasz Manderla zaprezentowali utwory współczesnych autorów Killera, Góreckiego, Szalonka, Krzanowskiego i Gabrysia. Czwartek 10 listopada upłynął w murach Szkoły Podstawowej nr 13 imienia bohaterskich harcerzy Rybnika w Fałowicach w radosnej atmosferze. Placówka obchodziła bowiem stulecie istnienia. Przed rozpoczęciem Akademii Podsumowującej obchody została odsłonięta tablica pamiątkowa, której wykonawcą i projektantem były osoby blisko powiązane ze szkołą. Z okazji obchodów tej okrągłej rocznicy od początku roku organizowany jest szereg imprez. Rok 2011 został ogłoszony rokiem obchodów szkoły, dlatego świętujemy od stycznia. Odbywały się różne konkursy szkolne. W czerwcu mieliśmy festyn, na którym mieli okazję spotkać się absolwenci od najmłodszego do najstarszego oraz wszyscy nauczyciele, którzy uczyli w tym czasie w szkole. Na czwartkowe uroczystości zaproszono wielu gości. Mogli oni poznać burzliwą, jak się okazuje, historię wiekowej placówki. Szkoła powstała w 1911 roku, więc początkowo była szkołą pruską. W 1922 roku przejęły ją władze polskie i od tego momentu była szkołą polską do czasów wojennych, kiedy znowu była szkołą niemiecką. Od 1945 wiadomo, szkoła polska. Z okazji obchodów uczniowie przygotowali akademię artystyczną, na której mieli możliwość zaprezentować swoje zdolności. Na tym jednak obchody stulecia w tym roku się nie skończą. Jeszcze na zakończenie odbywa się konkurs regionalny Stulecie Trzynastki. Szkoła żyje obchodami i podejmuje wszelkich starań, aby jak najlepiej upamiętnić to niezwykłe święto. A co o swoim drugim domu, jak zwykło się mówić o murach szkoły, sądzą obecni uczniowie? Jest fajnie. Fajni nauczyciele. Dodajmy, że promienie słońca padające na budynek szkoły, a także uśmiechy na twarzach wszystkich uczniów uczyniły tę uroczystość jeszcze bardziej wyjątkową. Rybnik już niedługo z własną siecią szerokopasmową. W piątek, 4 listopada w Urzędzie Miasta Rybnika podpisana została umowa na realizację projektu Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku. Umowę podpisali sekretarz miasta Daniela Lampert oraz główny specjalista w Wydziale Informatyki Adam Gołyszny. Wykonawcę wyłonioną w przetargu poznańską firmę Eltel Networks S.A. reprezentowali prezes zarządu Przemysław Fabiś oraz członek zarządu Robert Wolny. Obecny był także prezydent Adam Fudali, który podkreślał. Po co to budujemy? No nie dlatego, że jest moda, dlatego, że chcemy, może, że chcemy to też, ale jest taka konieczność w dobie XXI wieku. Celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury teleinformatycznej w mieście. Projekt sieci szerokopasmowej ma za zadanie zbudowanie sieci szkieletowej, która połączy ze sobą instytucje publiczne na terenie miasta. Do utworzonej sieci będą mieli dostęp także operatorzy prywatni, dzięki budowanej równolegle do sieci zamkniętej, tak zwanej sieci otwartej.
to operatorzy, korzystając z tego, mogą dobudować w dzielnicach, które nie mają infrastruktury, własne łącza i w przyszłości świadczyć usługi, mamy nadzieję, że tańsze i szybsze i bardziej pewne dla mieszkańców. Urzędnicy nie mogą się nachwalić tej inwestycji, pozwala bowiem na... Pozwala świadczyć usługi triplejowe, czyli telewizja, telefon, internet. Oraz w tym internecie mogą korzystać z wielu usług naraz. Natomiast jednostek samorządowych, instytucji publicznych to jest głównie bezpieczna sieć, podłączenie do sieci zewnętrznej, internetu z szybkim łączem. Prócz tego jest to sieć bezpieczna, o większej przepustowości dostępu do internetu, a przede wszystkim niemal bezawaryjna. Światłowody poprowadzone zostaną wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych w mieście. Realizacja zadania wiązać się będzie również z utrudnieniami związanymi z pracami ziemnymi, które jednak według zapewnień firmy prowadzone mają być intensywnie, ale szybko. Też wcześniejsze przygotowanie miasta do tego i wykonanie pewnych prac wyprzedzająco pozwoli nam uniknąć niepowtarzania tego typu działań. Dlatego myślę, że w pierwszym etapie na pewno pewne utrudnienia, w kolejnym już tylko pożytki z używania tej sieci. Szybkie uporanie się z procedurami sprawiło, że dziś miasto jest jednym z pierwszych w Polsce realizujących taką inwestycję. W ramach realizacji pierwszego etapu budowy sieci szerokopasmowej miasto przygotowało już projekt budowlano-wykonawczy oraz w trakcie prowadzonych prac związanych z remontami rybnickich dróg zadbało, by na niektórych odcinkach poprowadzona była już kanalizacja teletechniczna. Sieć szeropasmowa ma objąć cały Rybnik. Zadanie jest podzielone na etapy, które możemy określić jako obszar centrum, nitka chwałowicka, nitka wodzisławska, nitka gliwicka i obszar kamień. Budowa ma się zacząć jeszcze w tym roku, a zakończyć we wrześniu 2013 roku. Wartość podpisanej umowy to przeszło 13 milionów złotych. Co ważne, projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Województwa Śląskiego. Łączny udział budżetu miasta w realizacji projektu powinien zamknąć się w kwocie 3 milionów 700 tysięcy złotych. Utalentowanych dzieci wokół nas nie brakuje. Taki wniosek można wysnuć po finałowym koncercie Pokaż co potrafisz w Rybnickim Centrum Kultury. W sobotę 12 listopada na scenie mogliśmy podziwiać najbardziej uzdolnionych uczniów rybnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych, prezentujących najróżniejsze talenty i umiejętności. Wszyscy są oryginalni, wszyscy uczestnicy przygotowali coś nietypowego, coś specjalnego, coś co ich wyróżniało spośród setek osób, które próbowały dostać się tutaj na tą galę finałową. Mamy muzyków, mamy śpiewaków, mamy tancerzy, mamy osoby, które układają kostki Rubika, które śpiewają, tańczą, kręcą hula hopem, mnóstwo różnych ciekawych, nietypowych umiejętności. Umiejętności to jedno, ale z pewnością trzeba również mieć pomysł, jak najlepiej się zaprezentować. Kreatywność i odwaga są w tym przypadku niezastąpione. Tak więc mistrzów na scenie wystąpiło wielu. Dopisała też publiczność, wypełniając prawie do ostatnich miejsc Rybnickie Centrum Kultury. Impreza ogólnie super. Z roku na rok mamy coraz większą widownię, coraz więcej ludzi się interesuje, co nas oczywiście cieszy. No, jakoś ta społeczność kulturalna się rozwija tutaj w Rybniku. Dodajmy, że 40 uczniów z rybnickich szkół wzięło udział w finale konkursu Pokaż co potrafisz, który każdego roku promuje w mieście młode talenty. A w tym roku konkurs wygrała Anna Kwiatun, która zaprezentowała monolog po śląsku. 50 lat to sporo czasu, jednak jeśli spędza się go u boku ukochanej osoby, płynie bardzo szybko. Tak właśnie jest w przypadku par małżeńskich, które 8 listopada w magistracie otrzymały z rąk prezydenta miasta honorowe odznaczenie. Par o tak długim stażu było sporo, bowiem aż 24. Małżeństwa z 50-letnim stażem z pewnością mogą być wzorem dla młodszych par. Bo choć los nie szczędził jubilatom niemiłych niespodzianek, minione 50 lat spędzone razem, jak się okazuje dla większości, minęły jak z przysłowiowego bicza strzelił. Raz dobrze, raz gorzej. Były różne problemy, budowaliśmy dom, były dzieci, małe choroby, wojsko, męża, no, takie różne sprawy, ale wszystko minęło i po prostu nie zdaję sobie sprawy, że to już 50 lat. Tak duży jubileusz to okazja, by przypomnieć moment poznania małżonki czy też małżonka. Jubilaci ze wzruszeniem opowiadali o początkach swojej miłości. Ja pracowałam w aptece, była przerwa obiadowa. Poszłam do domu na obiad i w tym czasie mąż przyszedł z moją kierowniczką mnie odwiedzić. Byłam bardzo spieszona. Byliśmy przeznaczeni. Mąż przyjechał tam z Kieleckiego tutaj do pracy zaraz po wojsku. No i tak się złożyło, że po sąsiedzku kwaterował. W każdym małżeństwie zdarzają się kłótnie, jednak sztuką jest znaleźć pokojowe rozwiązanie, co nie zawsze jest proste. Jednak jak widać na przykładzie tych małżeństw, jest to możliwe. Już wkrótce rusza program profilaktyki uzależnień LUS, którego organizatorami są Urząd Miasta Rybnika i Komenda Miejska Policji w Rybniku.
W ramach projektu, który jest realizowany od marca ubiegłego roku, Nowoczesny Uczeń w Nowoczesnej Szkole, podejmujemy kolejne wyzwanie. Jest to tym razem program profilaktyki uzależnień Lubię unikać zagrożeń. Jak wyjaśnia Katarzyna Korba, program realizowany będzie we wszystkich rybińskich liceach. Głównym elementem projektu będą prelekcje, które poprowadzą dla uczniów fachowcy z Komendy Miejskiej Policji oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii. Te prelekcje będą służyły uświadamianiu, pokazywaniu młodzieży różnych mechanizmów związanych z uzależnieniami i zapobieganiu generalnie tym uzależnieniom. Następnym etapem będą warsztaty z pedagogami, w ramach których młodzież będzie miała za zadanie przygotować reportaż, film lub przedstawienie teatralne na temat uzależnień. Wydaje nam się, że tak, istnieje taka potrzeba, żeby mówić o tym głośno, że problemy występują, żeby nie unikać i nie chować tego pod dywan, a jednocześnie też pokazywać młodzieży, że są jakieś alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. Przez ten program staramy się dotrzeć do młodzieży, zrozumieć ich problemy, a jednocześnie pokazać, jakie zagrożenia w dzisiejszych czasach na nich czyhają, a więc narkomania, alkohol czy cyberprzemoc, wyjaśnia Mariusz Wowra, funkcjonariusz Komendy Policji. Myślę, że właśnie jakakolwiek forma praktyki, którą tutaj właśnie do tej młodzieży chcemy dotrzeć, spowoduje to, że niektórzy się zastanowią i powiedzmy, co z tego wyciągną do siebie. Już pod koniec listopada odbędą się pierwsze warsztaty w ramach Luzum. Finał odbędzie się w styczniu 2012 roku, w którym uczniowie szkół będą przedstawiać przygotowane działania profilaktyczne. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu Miejskiego Programu Informacyjnego. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.